No i jesteśmy na pokładzie Hyundai'a, zaczniemy od środka. Potem sobie gdzieś pojedziemy w jakieś fajne miejsce, żeby tak można było swobodnie nagrywać to wszystko, żeby to tam się nikt nie kręcił. W Hyundai'u deska rozdzielcza wygląda tak, jest dość ładnie zaprojektowana. Tutaj jest wersja uboższa, więc tutaj wiele auto też nie ma, ale ma klimatyzację jednostrefową. Wejście na AUXa, na iPoda, na USB. Mamy tutaj tą maszetę schowków, mniejszych, większych. Tutaj mamy malutką popielniczkę, radio, CD, jest też Bluetooth, także tutaj fajnie można sobie telefon sparować i już tutaj obsługiwać się bez użycia tych właśnie płyt. Także muzyczka z telefonu, czy z MP3, tutaj też nowocześnie. A jest to rok 2007, przypomnę. Wskaźniki, prędkościomierz, temperatura cieczy, paliwo, prędkościomierz. Na środku jest mały komputer, zaraz przekręcimy stacyjkę. Lewa strona manetki, mijania pozycyjne, kierunki długie. Tutaj brakuje przełączników do sterowania właśnie radiem. Mamy tutaj chyba 10 poduszek powietrznych, są tutaj w słupkach z przodu, w słupkach chyba B i C, jak i też z przodu pasażer, kierowca i fotela. Także troszkę tych poduszek jest, 2, 4, 6, 8, 8 bądź 10 poduszek w samochodzie jest, dokładnie nie wiem ile, ale na pewno ich 8 jest. Elektryczna sterka, centralny zamek, zamykanie drzwi, blokada szyb z tyłu, elektryczne szyby, też taki dość ciekawy przełącznik do sterowania szyb, dość taki wygodny. Włączanie kontroli trakcji, auto ma kontrolę trakcji, jest już taki model, który mają. Przekręćmy zazykę i zapala nam się komputer pokładowy. Przycisk do obsługi tego komputera jest troszkę tak w niezbyt dobrym miejscu, bo zasłania go manetka od wycieraczek, więc jest tutaj, więc obsługa podczas jazdy jest dość taka nie bardzo, ale auto nam mówi o średnim spalaniu, jest to ogólnie około 8 litrów paliwa. Tutaj mamy silnik 1.4, więc 8 litrów pali na mieście. Na trasie nie jest jakoś bardzo ekonomiczny, bo to spalanie za bardzo nie chce spadać i auto dość dużo pali, jest około 8 litrów na setkę. Może tutaj 7,5 w trasie, w zależności od tego, jak się tym samochodem jeździ, ale ten silnik nie jest doszczędny. Niestety przy tych gabarytach auta samochód dość dużo pali, więc no, dużo plusów w tym samochodzie oczywiście jest, bo jest bezawaryjny, łatwo w obsłudze, bardzo fajnie się prowadzi, dość wygodny, dość praktyczny, dość nowoczesny, ładnie wygląda. No ale tutaj silnik to wszystko to tak trochę psuje, no ale też nie można sobie mieć wszystkiego. Mniejsze silniki, jak to powiedzieć, tak, mimo to sens, powiem tak. Tamten Peugeot, to jest mój Peugeot, tego znacie pewnie z innych odcinków, pali na trasie mi 6,5 litra tak około, przy prędkości tam 110-100 na godzinę. W mieście jest to może 7 litrów, nie więcej. I tam jest silnik 1.6, samochód jest dość duży. A tutaj mamy silnik 1.4 i w sumie mamy tyle samo koni. Tam jest 110 i tu też chyba, tu jest chyba 109 koni mechanicznych. I ten samochód pali na setkę 8 litrów. Więc różnica jest dość duża, więc ten silnik no, powinien troszkę palić mniej, ale auto też nie jest małe, więc tak to jest, kiedy decydujemy się na zakup samochodu z małym silnikiem i potem okazuje się, że samochód dość dużo pali, właśnie dlatego, że ten większy silnik byłby bardziej praktyczniejszy do tego auta. Dwa, że ten silnik jest słaby, autem ciężko się przyspiesza, ciężko się rozpędza, ciężko go wyprzedzić, więc to też nie idzie na plus. No ale pomijając ten fakt tego osobowego silnika, auto jest na bardzo, bardzo fajnie, jest bardzo wygodne i na pewno bardzo polubimy ten samochód. Co my tu mamy? To jest ogólnie ustawienie nawiewu, więc tutaj nie ma co o to opisywać, bo każdy wie, jak to działa. Mały komputerek mówiący nam o zapiętych pasach. Już tu widziałem chyba w Peugeocie 207, jak dobrze pamiętam. Co jeszcze tutaj bym powiedział? Właśnie schowek. Schowek jest dość taki pojemny, bo tam jest dużo rzeczy. Nawigacja, oczywiście schowek ma też klimatyzację, tam więc napój można sobie schłodzić i tak dalej. Jakieś tam napoje, żeby się nie zagrzały w lato.
Dwa uchwyty na kubki. Tutaj mały schowek, tu też mały schowek. Auto nie jest moje, więc trochę dubonu nie jest. Ale to też nie moje auto. Dwa. Obsługa dźwigni zmiany biegów. Przełożenia są dosyć krótkie. Bardzo lekko wchodzą. Nie trzeba używać żadnej tutaj siły. Precyzyjna zmiana biegów. Nie ma z biegami żadnych problemów. I co by tu jeszcze Wam powiedzieć? No właśnie. To jest ta wersja biedniejsza, więc nie ma też tutaj jakiegoś elementu. Dokładnie nie wiem, co to powinno być. Ale zapewne taka lampka tutaj powinna być większa. Lustereczko, gdyby ktoś chciał się przejrzeć, jest. Tu mam zainstalowaną taką lusterkę z kamerą, więc jakieś nagrywanie mamy. Pamięć pełna. Problem tego, że tej kamerki. A tej kamerka mi nie interesuje wcale. Siedzimy się kawałek, żeby Wam troszkę powiedzieć, jak ten samochód w ogóle jeździ, bo też ostatnio nie jeździłem tak sobie przed kamerą i tak troszkę się jakby wyszedłem z sprawy. Jesteśmy w Niemczech, więc nie włączamy światła, bo nam na razie nie są potrzebne. Jedziemy na krótką przejażdżkę i coś Wam postaram się powiedzieć o tym samochodzie. No, układ kierowniczy to jest bardzo precyzyjny, leciutko się nim kręci kierownicą, więc tutaj manewrowanie na mieście jest bardzo bardzo fajne. Dwa, że samochód jest nawet dobrze wyciszony przy takich prędkościach tam 120, 130, jakoś hałasu w środku nie ma. Silnik też bardzo, ale to bardzo cicho pracuje, więc na pewno polubimy tą jednostkę za taką fajną, cichą pracę. Dwa, na mieście jeździmy się bardzo fajnie, jest to taki typowy mieszczu, bo ma dość mały silnik. Na trasie też nieźle, tylko właśnie wadą jest ten silnik, który no tak jakby nie daje takiej nam satysfakcji, jakbyśmy chcieli lauda, bo auto dość pojemne, wejdzie tutaj 5 osób plus bagaży, więc mocy może nam zabraknąć. To, o czym mówię, że właśnie no, brakuje tej mocy, że przy wyprzedzaniu, kiedy będziemy chcieli się właśnie wpasować ten samochód, gdzie szybko się włączy do ruchu, no może to być dość ciężkie i możemy tego w sumie tak łatwo nie zrobić, że możemy troszkę spowolnić ruch, jeśli komuś sami się będziemy musieli wcisnąć. Trzeba wszystko dobrze przemyśleć, przede wszystkim manewry wyprzedzania, no bo nie jest tutaj to, ten silnik jest bardzo mały, jak mówię jeszcze raz, i jest bardziej do miasta. Jeśli chodzi o zawieszenie, jest ono dość w sumie twarde, bo jak zapewne wiecie, ja jestem osobą, która lubi Citroeny, więc jestem przyzwyczajony do tego komfortu. I no tutaj jest to sztywno, więc nie będę też mówił, że auto jest bardzo wygodne, no bo tak, jeśli chodzi o taki komfort, o rozorowanie tego wszystkiego, no to czuć te wyboje, po prostu powiem tak. Jeśli ktoś ma jakąś chorobę lokomocyjną, no tutaj może też dość ucierpieć, bo przy aucie z tego typu zawieszeniem bardziej chyba się bierze na wymioty. I jedziemy. O czym ja bym sobie mówił tutaj? O wygodzie. No to powiedzmy, zawieszenie jest takie no, 3x5, nie jest źle. Auto się dość fajnie trzyma drogi, fajnie chodzi za wkręty, nie jest jakieś takie dziwne w prowadzeniu, także jest takie przewidywalne. Jeśli chodzi o fotele, fotele są bardzo wygodne, nie ma do nich żadnych zastrzeżeń, czyli się dobrze, plecy nie bolą, jest trzymanie boczne, także na pewno każdy z nas znajdzie sobie fajną pozycję za kierownicą. Idziemy trochę tutaj pokręcić. Dostęp do, wiadomo, deski rozdzielczej do operacji klimatyzacją, temperaturą nawiewu jest
bardzo proste, wszystko jest pod ręką, bardzo ergonomiczne wnętrze, dostęp do kierunkowskazów, wycieraczek jest bardzo, bardzo wygodny. I tutaj też nie mam żadnych absolutnie zastrzeżeń, bo naprawdę bardzo fajnie się tym operuje. Jeśli chodzi o co tu jeszcze, to takich właśnie wad, jeśli chodzi o wnętrze, nie ma. Dostęp do pedałów jest bardzo, bardzo prosty. Nie ma problemu właśnie z manewrowaniem, zrzucaniem biegów. Auto słucha naszych poleceń. Jest bardzo właśnie, jak mówiłem, lekkie w prowadzeniu. Nie sprawia absolutnie żadnych problemów. Zobaczcie, jedną ręką sobie manewruje. Jest czuły na gaz. Na mieście tych 50 na pewno wystarczymy z poświatem, no ale wiadomo, na trasie jest już gorzej z tymi wyższymi prędkościami. Ale dwa, że też to nie jest samochód sportowy, tylko to jest samochód normalny do normalnego poruszania się po mieście, czy też jazdy do pracy, do szkoły, na mniejsze trasy. Na większe też się nadaje, jak najbardziej, ale no, z uwagi na silnik to bardziej taka dłuższa trasa powinna być taka bardziej trasą taką spokojną, bez pośpiechu, kiedy auto nam też nie spali znacznie. Parta silnika, które są bardzo. No i właśnie to, czym jest gaz, to jest to, że ja z przeciwnikami też nie jestem przyzwyczajony do benzyniaków. Czasami to, czym jest gaz, to jest że. Dwa, że też tutaj jest taki dość czuły gaz i czasami wciskając lekko właśnie gaz, możemy go wkręcać w bardzo wysokie obroty i też ciężko w sumie wyczuć moment, gdzie jest taka odpowiednie wcięcie gazu, żeby to tak nie ruszało, żeby to tak fajnie ruszyło. No, raz się uda, raz się nie uda. Jak mówię, ja wolę diesle. Dieslami mi się bardziej, lepiej mi się jeździ. Tu już mały koreczek. O, właśnie, kupaki z Allegro. Wszystko na tretytki, żeby się jakoś trzymało. Tu było właśnie malowane, jest różnica tutaj w tym zderzaku, jak i widzę, to zaraz wam pokażę. Tak wygląda z tyłu, dość nowoczesna linia. Tutaj tu nie ostają kopaki, bo tam padałem już. Silniczek 1.4, bardzo malutki, dostęp do wszystkiego jest zapewne bajecznie prosty. Z przodu dość nowocześnie, bardzo sympatyczny samochód z wyglądu. A tam mój Peugeot.
Może długo z nim jestem. Bo widać tam też różnice w kolorach. Na zderzaku jest inny odcień i tutaj właśnie ten element. Ten. Drzwi były lakierowane. To była jakaś szkoda. Bo dość duża rysa. No i niestety ktoś lakiernik dobrał źle lakier. No i wyszła taka w tym lipa. Tak to wygląda. Co do serwetki auta, no to bardzo auto mi się podoba. Nie widzę w nim jakichś takich wad. Bardzo pasująca jak nowe czasy serwetka, linia. Przede wszystkim też auto ma dość duże lusterko i bardzo dużo w nich widać podczas jazdy. Tu są takie lusterka, a wszyscy są dość takie, więc różnica jest duża. No wydaje mi się, że zakup takiego auta jest opłacalny. Dwa, że też mamy nowe auto, które w sumie nie inwestujemy pieniędzy, bo te auta po prostu normalnie jeżdżą, nie psują się. No tylko minusem jest to właśnie spalanie, bagaż dość pojemny, gdzie to spalanie dość duże właśnie. No ale to jest taki minus, już też nie ciepiajmy się w sumie na takich szczegółów, bo nie wszystko można mieć. Więc jeżeli nas to spalanie nie przeraża, to taki silnik 1.4 mógłby bez problemu nam pasować. Wnętrze obszerne, z tyłu też się dość fajnie podróżuje, fotele są wygodne, nie ma tu żadnych takich problemów z tym autem. Ma zabezpieczenie właśnie takie przed nogami, dzięki temu też nie brudzą się fotele, nie niszczą. Więc no, według mnie, człowieka, który mało wie o samochodach i mało nimi jeździł, to wydaje mi się, że auto jest najbardziej dla każdego w sumie. Jeżeli nam nie zależy jakoś na jakiejś marce ekskluzywnej, a Hyundai są w sumie autami, które są dość modne, więc taki samochód będzie spełniał nasze oczekiwania bez problemów. Bez żadnych problemów. Bo auto jest naprawdę sympatyczne, miłe w obsłudze, fajne, takie, nie jest takie toporne jak przypuśćmy Fiaty, jak jakieś tam tanie właśnie Dacie czy coś. Mimo że tu jest dość biedne wyposażenie, to z tego co jeszcze bym tak powiedział, że brakuje mi tutaj świateł do jazdy dziennej. Nie ma absolutnie ten samochód, w tym roczniku powinien mieć, no ale nie ma, musimy te światła w Polsce włączać. Auto jest w Niemczech, więc tutaj coś nie trzeba, nie ma tego obowiązku za dnia. No ale ja bym zamontował do żarówki właśnie dwa w jednym, które mam w XM-ie, więc by się też fajnie sprawdziły. Czy kupiłbym taki samochód? Jak najbardziej tak, jak mówię, auto się nie psuje, jest bezawaryjne, biorę pod uwagę jego też cenę, nie jest skorodowany, nie gnije, więc myślę, że zakup jest jak najbardziej uczciwy, fajny. Czy na długie lata? Ciężko powiedzieć, bo te samochody są jeszcze młode, mają małe przebiegi, więc też nie wiemy, jak te silniki będą się sprawowały za kilka lat. Bo na przykład ten Peugeot ma już 220 tysięcy. Kupiłem go ponad rok temu. I dalej, świetnie jeździ. Jedyne co zrobiłem to rozrząd, hamulce z tyłu. I co zrobiłem? I wymieniłem olej ostatnio. I to jest wszystko, co zrobiłem w tym samochodzie. Jak wspominałem, lusterka. Bardzo dużo w nich widać. Są bardzo przejrzyste, nie oszukują, nie przekomują. Jeszcze raz powiem, że materiały są bardzo fajne. Tutaj nic nie skrzypi, wszystko jest spasowane elegancko, nie ma jakiejś tam lipy. Więc auto polecam i w sumie to wszystko, bo przy takich autach też ciężko coś mówić, opowiadać historię, bo te samochody są zwykłymi samochodami, nie wnoszą w sumie ten akurat model nic szczególnego do motoryzacji. Więc też ciężko powiedzieć, że ten samochód jest taki niezwykły, bo miał to i to i w ogóle był pierwszym samochodem, który miał to i tamto. Nie, tu jest samochód zwykły do jazdy, typowy, szare auto, które spisuje się świetnie i może będziecie kiedyś mieć takie auto i pewnego dnia zobaczycie jakieś lepsze auto i będzie ten samochód waszym marzeniem, tak jak w przykład moim jest marzeniem mieć Teslę, no ale to nie jest tak źle. Także dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. I co jeszcze?
No a potem jeszcze nagrądzę coś konkretniejszego w tym samochodzie. Na razie nie mam warunku do tego, bo mam jeszcze parę spraw dużo do załatwienia, więc na razie nic takiego nie kręcę, tylko tak w wolnym czasie, za skoku do skoku, żeby sobie coś tam porobić, bo lubię to robić i tyle. Dobra, cześć i pozdrawiam, na razie, hej.